Chwała niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Tak jak zapowiedziałem w niedzielę, będziemy kontynuować temat Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze, kiedy myślę o Kościele, kiedy czytam o Kościele, to moje serce jest poruszone i jest to jeden, że tak powiem, z moich ulubionych tematów. Nie wiem, jak wy jest, czy wy jesteście poruszeni, kiedy czytacie o Kościele, mówicie o Kościele, ale Kościół jest takim żywym organizmem, tworem, stworzeniem, powiedzmy, możemy powiedzieć dosłownie, z nowym stworzeniem, tutaj na tej ziemi, której ludzkość cała pogrążyła się w grzechu, w ciemności, a Bóg na nowo sobie tworzy lud, który odkupił, który zradza przez moc Słowa i moc Ducha Świętego. Dobrze jest wiedzieć z Bożego Słowa, że to ten pomysł, ten, który jest twórcą, jest sam Pan Jezus Chrystus. To On powiedział, jak czytaliśmy, jak mówi nam Boże Słowo, w Ewangelii Mateusza mówi, że On zbuduje swój Kościół, którego pamiętacie, mówiliśmy, tak Słowo Boże mówi, że tam nie piekło może, ale Hades, kraina umarłych, nie przemogą Kościoła. Jeśli chodzi o krainę umarłych, czyli śmierć, która jest, przychodzi w wyniku upadku i grzechu, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I grzech zawsze przynosi śmierć do naszego życia osobistego i także do życia Kościoła, kiedy pojawia się grzech, pojawia się nieprawość i kiedy Kościół ma chodzić w czystości i świętości, a pojawia się grzech, to niesamowicie osłabia Kościół, zbór. A więc On jest tym, który powiedział, że zbuduje swój Kościół, ten Kościół nie będzie pokonany, i ta śmierć nie zwycięży, nie przemoże Kościoła. To słowo Kościół, Eklezja, pamiętacie, nie oznacza budynku, ale oznacza nas, ludzi zrodzonych, wykupionych, powołanych. To słowo jest użyte w Nowym Testamencie około 108 razy, 87 razy gdzieś na oznaczenie lokalnego zboru, 18 razy na oznaczenie Kościoła, w tym pojęciu powszechnym wszystkich wierzących na obliczu ziemi, teraz i w przeciągu wieków. Bo przecież Kościół to nie tylko są ludzie, którzy żyją teraz, ale to są nasi poprzednicy, jeszcze ci, którzy będą po nas. I także to słowo Kościół, które jest eklezja, które jest takim świeckim słowem, ono było świeckim, ale Nowy Testament je włączył tutaj jako ważne słowo, w ogóle do tego przesłania Bożego. I to jest ciekawe, że Duch Boży nie włączył tutaj żadnego pojęcia z tego, czym posługiwali się Żydzi, jak synagoga czy kahal, zebranie, ale użył zupełnie innego, świeckiego słowa, które zostało przeniesione na oznaczenie zgromadzenia ludu Bożego. Moi drodzy, tak więc mówiliśmy o tym, że ten Kościół, w ogóle ta idea Kościoła już była ideą w Bogu przed założeniem świata. Tak jak Chrystus był przygotowany przed, Kościół już przed założeniem świata był przez Bożą myślą, Bożym pragnieniem. I ty i ja możemy w tym Kościele uczestniczyć, możemy być częścią tego odwiecznego Bożego planu. Powiedzieliśmy, że ten Kościół, że każdy z nas w Kościele Jezusa Chrystusa staje się cząstką Chrystusa. Wiecie, kiedy czytamy niektóre wyrażenia Bożego Słowa, jak Chrystus w was, nadzieja chwały, albo Bóg mieszka w was, albo jesteście świątynią Ducha Świętego, to szczerze powiem, nie wyobrażamy sobie nawet, jest to jakby zakryte, nie do końca rozumiemy, jak wielkie bogactwo chwały jest udziałem świętych.
Patrzymy na siebie i nie dostrzegamy tej duchowej rzeczywistości do końca, w której mamy udział. Kościół to nie jest jeden człowiek. Kościół, wiecie, mogą być ludzie, którzy zbierają się w dwa, trzy i tam jest napisane i jeśli to robią w moim imieniu, tam Pan jest, ale to jeszcze nie jest Kościół. Oto mówiliśmy o tym, że takim to, co czyni Duch Boży i co czyni Pan, to Bóg przydaje do lokalnych zborów. Ten Kościół w pojęciu powszechnym ma swoje takie rzeczywiste odbicie w lokalnych zborach. Jeżeli ktoś mówi, że on nigdzie nie należy, on należy po prostu do Chrystusa i do Kościoła, a nie chce się identyfikować z jakimś lokalnym zborem, to na podstawie Bożego Słowa mogę jednoznacznie powiedzieć, że ta osoba, ten człowiek nie rozumie, czym jest Kościół, jak on funkcjonuje, jest poza objawioną Bożą wolą. Może mu się wydaje, że on pełni wolę Bożą, ale jest poza Bożą wolą. Kochani, kiedy Duch Święty zstąpił na około 120 zgromadzonych w Wieczerniku, jest dziwną rzeczą, ale ci ludzie, którzy dostali dołączeni, przydani do tych 120, a było około 3000 nawróconych podczas Dnia Pięćdziesiątnicy, to oni zgromadzali się i byli razem. To jest ciekawe, kiedy Duch Boży, jesteśmy napełnieni Duchem Bożym i jesteśmy pod autorytetem głowy Kościoła Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, jest ta ogromna tendencja dośrodkowa, a nie odśrodkowa. Nie szukamy, nie jesteśmy gdzieś tam daleko na orbicie, ale szukamy, aby być razem, aby być blisko, aby być z sobą mocno związani i spojeni. Ja wam powiem i podkreślę, dlatego że to jest wyrażenie czysto nowotestamentowe. Zostaliśmy w Chrystusie mocą Ducha Świętego mocno związani, spojeni z sobą nawzajem. I to, do czego Bóg nas zachęca, Słowo Boże, to abyśmy tej jedności, tego spojenia pilnowali, aby się nie udało przeciwnikowi tak nas odprowadzać. Wiecie, jak wilk atakuje stado owiec, on stara się robić zamieszanie i powoli przynajmniej jedną owcę tak odprowadzać krok po kroku, żeby odchodziła od stada, a później on już się nią będzie mógł spokojnie i reszta wilków spokojnie zająć. Ale obraz Kościoła jest zupełnie inny. Jest napisane, że ten Kościół zbudowany jest na skalę. I Słowo Boże wyraźnie, i tego możemy być na 100% pewni, że Stary i Nowy Testament, kiedy mówi na temat skały, zawsze odnosi się to do Boga. I odnosi się to do osoby Jezusa Chrystusa. I powiedzieliśmy, że ojcowie Kościoła, ojcowie apostolscy, wszyscy do V wieku uważali, że tą skałą, na której zbudowany jest Kościół, jest Pan Jezus Chrystus. Albo to objawienie, kim On jest i wyznanie, kim On jest. Zwróćcie uwagę, że kiedy człowiek się nawraca, Biblia mówi, że sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu. W sercu rodzi się wiara, ale kiedy rodzi się żywa, prawdziwa wiara, mamy ogromną potrzebę mówić o tym i o tym, którego doświadczyliśmy i przeżyliśmy. A więc jakby naturalną rzeczą żywej wiary jest, że po prostu nie możesz milczeć, ale wyznajesz, że Jezus Chrystus stał się twoim Panem i Zbawicielem. I to nie jest to, że ktoś cię w zborze namawia do tego, żebyś tak robił, ale to jest wyraz życia zmartwychwstałego Chrystusa w nas. Idziemy i mówimy, Jezus jest moim Panem. Oddałem Mu moje życie. On mi przebaczył grzechy. Tak więc Kościół Jezusa Chrystusa jest budowany w Jego sposób. Kiedy Mojżesz miał zbudować przybytek na pustyni,
Bóg do niego wyraźnie powiedział, zbudujesz go według wzoru, jaki ja ci objawię. I zrobisz go dokładnie tak, jak ja ci objawię. Każda rzecz, każda linka, każda srebrna podstawka pod słupy, na których wisiały zasłony oddzielające całą pustynię i obóz Izraela od świątyni, od przybytku Pana, było pokazane Mojżeszowi. Każda barwa zasłony, kolor, rodzaj skóry, wszystko było pokazane, bo cały przybytek zwiastował odkupienie, jakie Bóg zgotował i było prorocze, które zgotuje dla ludzkości. Każdy element był niezwykle ważny. Kiedy patrzę do Bożego Słowa, to Jezus buduje Kościół i mówi, ja go zbuduję według mojego wzoru. Tak jak ja zamierzyłem zbudować Kościół. Kochani, dlatego ważne jest, abyśmy mówili, mieli to zrozumienie, czym jest to święte zgromadzenie wywołanych i jak ono funkcjonuje. Jestem niesamowicie, wiecie, nieraz zasmucony, kiedy widzę, jak ludzie tak lekko traktują Kościół, swój zbór, do którego Pan ich przydał. Czują się jakby troszeczkę obok, czują się czasami ponad, czują się takimi sędziami zboru. A na to Pan nam absolutnie nie pozwolił, absolutnie. Bo jesteśmy częścią. I on go buduje według swojego wzoru, według swojego planu. A my mamy to zobaczyć i mamy zgodnie z tym funkcjonować. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, jak te 3120 dusz ludzi, którzy zaczęli tworzyć to pierwsze zgromadzenie, jak oni tworzyli ten Kościół, to zwróćcie uwagę, jak czytamy Dzieje Apostolskie od drugiego rozdziału, gdzieś do piątego, powtarza się słowo, to oni byli razem. Oni byli jednego serca. Oni byli jednej duszy. Oni mieli jedną myśl. Oni mieli jeden cel. Niesamowita prawda o życiu Kościoła. To później w szóstym rozdziale dziejów czytamy, jak diabeł próbował to Boże błogosławieństwo, które wylewało się na Kościół, jak próbował ten lud Boży poróżnić, bo diabeł kocha poróżniać ludzi między sobą. I udaje mu się świętych poróżnić między sobą. Że święty zamiast stać obok świętego i święty zamiast wspierać świętego i nie mam w niebie, na myśli w niebie świętych, tylko nas tu na ziemi świętych. Paweł mówi, ja piszę list do świętych, którzy są w Efezie, do świętych, którzy są w Tesalonicach. Piszę do świętych, którzy są w Koryncie. Wiesz, że w Chrystusie Jezusie, kiedy w Niego uwierzyłeś, On uczynił ciebie świętym, czyli oddzielił cię dla siebie, oddzielił cię i umieścił każdego z nas w swoim Kościele. Chociaż do końca wiele rzeczy jakby nie jest dopowiedzianych. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane, ilu starszych ma być w zborze. Ale to nie znaczy, że nie wiemy, jak to powinno wyglądać. Bo Pismo mówi o tym, że On jest tym, który powołuje, On jest tym, który pokazuje, daje pragnienie i Kościół powinien rozpoznać, zobaczyć, kto spełnia te duchowe kwalifikacje, aby być starszym. A więc możemy powiedzieć, że tak każdy zbór ma tylu starszych, ilu Pan powołał. Nawet można spełniać kwalifikacje, ale jeśli nie ma tego powołania przez Pana, to nie możesz być starszym. Albo nie masz powołania, aby coś robić danego, to nie jest twój dar, to lepiej odnaleźć swój dar i zacznij usługiwać tym, kim cię Pan uczynił, czym cię obdarował, będziesz wspaniale przez Pana błogosławiony, rozwijał się, a Duch Boży będzie niesamowicie działał poprzez ciebie na całe zgromadzenie. Kościół jest fenomenem. Ja się zachwycam Kościołem, chociaż wiele czasami utrapienia doświadczamy w Kościele. Nie? Czasami mamy takie chwile, takie momenty, takie sytuacje,
gdzie gdzieś tam coś się wydarza, ktoś nie tak nas potraktuje. Tak się zdarza, ale to wszystko pokazuje nam, to nam mówi, że my musimy nauczyć się żyć w Boży sposób i reagować w Boży sposób jeden na drugiego. Amen? O to chodzi. My ciągle się rozwijamy. My ciągle kształtujemy. Mamy kształtować w sobie ten charakter Boży, charakter Chrystusa. I Pan Bóg ma czasami z tym Kościołem wiele utropy. Ale nie przestaje nas kochać. Halleluja. Nie przestaje nas kochać. Jak to jeden ze sług Bożych mówi, Boże, ja już nie mogę z tym moim bratem wytrzymać. A Bóg mówi, ja do tej pory z tobą wytrzymałem. On nas miłuje. On troszczy się o nas. W liście do Kolosan jest napisane w pierwszym rozdziale, od 16 do 18 wiersza. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Kiedy mówię stworzone, mam na myśli także to nowe stworzenie, którym jest Kościół Jezusa Chrystusa. I posłuchajcie, On też jest przed wszystkimi. Przez Niego, to znaczy przez Chrystusa. Wszystko przez Niego i dla Niego. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Na Nim jest. Jeżeli coś nie jest ugruntowane na Nim, na Jego Słowie, to to się nie ostoi w wieczności. Bo pamiętacie, kiedy apostoł Paweł mówi, niech każdy baczy, jak na fundamencie Chrystusa buduje. To jest wezwanie do nauczycieli Słowa, ale też do nas, którzy budujemy nasze chrześcijańskie życie, abyśmy budowali z tych rzeczy, które są drogocenne, złoto, srebro, drogie kamienie, czyli to, co jest oparte o prawdę Bożego Słowa, bo inaczej w czasie sądu to wszystko ogień spali. Nic nie zostanie. A więc wszystko przez Niego, dla Niego, przez Chrystusa. Czytamy to o Ojcu, czytamy o Synu Bożym. Wszystko przez Niego i dla Niego. I na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. To słowo On jest początkiem oznacza, że wszystkie rzeczy, jakie zaistniały łącznie z Kościołem, z nowym stworzeniem, zaistniały tylko przez Niego, bo On daje temu początek. On daje temu zaistnienie. Tak więc Chrystus jest skałą. Wszystko na Nim jest ugruntowane, cały Kościół. I to jest dobrze wiedzieć, bo tylko wtedy mamy gwarancję, że Kościół może przetrwać. Nazwany Chrystus jest też, jak powiedziałem w liście 1 Koryntian 3,11, jest jedynym fundamentem zbawienia. Innego fundamentu nikt nie może założyć. Nie ma żadnej innej możliwości pojednania się z Bogiem, jak tylko przez Chrystusa. W jaki sposób apostoł Paweł zakładał fundament, czyli Chrystusa w życiu innych ludzi? W jeden sposób. Poprzez zwiastowanie. Zwiastowanie Ewangelii, zwiastowanie Chrystusa, zwiastowanie tej radosnej, dobrej nowiny, że przez Jezusa Chrystusa człowiek może pojednać się z Bogiem. A więc Pan przydaje w sposób widzialny do lokalnych zborów. I kochani, chcę wam powiedzieć, kiedy czytamy w wielu miejscach Dziejów Apostolskich, 2, 4, 5, 9, tam pojawia się takie określenie, albo Pan przydawał, albo przybywało, albo Duch Święty pomnażał. Czyli Pan jest zainteresowany, żeby Jego lud, Jego Kościół wzrastał duchowo i liczebnie. I to powinno być też wołaniem Kościoła, aby Pan nas błogosławił, ale też abyśmy widzieli ciągle nowe, uratowane dusze ludzi, którzy będą przydani do żywego Kościoła. To powinno być także przed
naszymi oczyma. Ale kiedy Kościół żyje tak jak ten pierwszy, są jednego serca, jednej duszy, mają jeden zamiar, to jakby w naturalny sposób Pan, Duch Święty będą do Kościoła przydawać tych, którzy mają być zbawieni. Nie możemy, człowiek nie może się do Kościoła zapisać, nie można go namówić, znaczy no można coś tam próbować, ale członkiem, częścią Kościoła człowiek się staje w momencie, kiedy zostaje zrodzony z samego Ducha Świętego i Słowa Bożego. To jest jedyny sposób. Kiedy patrzę na Kościół, kiedy patrzę z tej perspektywy, o jakiej jest mowa, że Jezus patrzy na Kościół. Chciałbym, skoro Jezus tak patrzy na Kościół, a my mamy być myśli, jakiej mamy być myśli? Chrystusowej. Czyli mamy myśleć tak, jak Chrystus myśli. To jest napisane w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wierszu 25, że Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Zobaczcie, jak wielka pasja, miłość jest Chrystusa do swego Kościoła. Przecież umarł za nas i za Kościół, kiedy jeszcze tego Kościoła nie było. Kiedy byliśmy krnąbrni, nieposłuszni, zbuntowani, chodzącymi własnymi drogami. A On nas tak umiłował, że oddał za nas życie i oczekiwał, że człowiek odpowie pozytywnie na Jego ofiarę, na Jego miłość. A nawet teraz, kiedy jesteśmy już częścią Jego Kościoła, umiłowanymi Pana. I nie zawsze robimy to, czy mówimy, czy myślimy to, co Jemu się podoba. On nie przestaje nas miłować. Prawda? Bo gdyby przestał, to dzisiaj byśmy tu nie siedzieli. Ale On okazuje nam nieustannie łaskę i miłość. On przebacza nam. A więc jest tym, który swój Kościół miłuje. Jeżeli On miłuje Kościół, to ja nie mogę się Jemu podobać, jeśli tej miłości nie ma we mnie. Jeśli ja sobie lekko traktuję Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego też jest, on mówi o tym, o Kościele i mówi, to jest jego perspektywa i chcę, żebyśmy to widzieli wyraźnie. Kościół jest moim ciałem, a ja jestem jego głową. Chrystus nie potrzebuje głowy na ziemi. On jest głową na niebie i tutaj i on cały czas prowadzi, pasterzuje swój Kościół. Jest jego ciałem. Dlatego kto nas dotyka, kto ciebie dotyka, z powodu tego, że wierzysz w Chrystusa, dotyka Jego. Kto prześladuje nas, prześladuje Jego. Kto bluźni przeciwko tobie, bluźni przeciwko... Dlatego, że należysz do Chrystusa, bluźni przeciwko Niemu. Kościół jest napełniony obecnością Chrystusa. Wiecie, gdyby Jego tu nie było, gdyby Ducha Świętego tu nie było, nasze nabożeństwa byłyby suche. Bez życia, bez mocy. Po prostu byłyby towarzyskimi spotkaniami. Ale ja wierzę i wiemy i doświadczamy tego za każdym razem, kiedy zgromadzamy się razem, kiedy uwielbiamy Pana. I o tym nieraz mówiliśmy między sobą i tego doświadczamy, że obecność, być w Jego Kościele, to znaczy być w Jego obecności i chociażbym się czuł na początku słaby i nie chciało mi się być i tak dalej, to kiedy jestem, po prostu jestem. Jestem zgromadzony z ludem Bożym. To życie Pana, które płynie przez członki ciała, płynie na cały Kościół, mnie podnosi, odświeża, napełnia nową nadzieją i zachętą. I tego doświadczamy w żywym Kościele. Kościół jest napełniony obecnością Chrystusa. Chrystus jest chwałą Bożą w Kościele. Pamiętam, jak prorok Ageusz kończy swoją księgę i prorokuje i mówi: chwała tego domu, tej nowej świątyni zbudowanej po niewoli babilońskiej będzie przewyższać chwałę świątyni Salomona.
A wiecie, co mówili Żydzi, którzy tam odbudowywali świątynię i w końcu ją zbudowali? Co to jest? Co to jest? To się nie ma nijak do świątyni Salomona, która była tak wspaniała. Co to jest? Ale Pan powiedział, chwała tej świątyni będzie przewyższać tamtą chwałę. Wiecie dlaczego? Bo do tej świątyni, którą rozbudował później Herod, wstąpił sam Król Królów i Pan Panów, Jezus Chrystus. Tej świątyni nie ma już, ale Pan z nas uczynił świątynię, a skoro z nas uczynił świątynię, to znaczy, że On tutaj jest. A co w świątyni powinno się robić? Nie wolno sprzedawać i kupczyć i kłócić się i tak dalej. Pamiętacie, Pan Jezus mówi, z domu mojego Ojca, z domu modlitwy, zrobiliście jaskinię zbójcą. Wam nie zależy na tym, aby oddać Bogu chwałę. Macie swoje własne interesy. Ale dom Pana, którym jesteśmy, jest, Biblia wyraźnie mówi, mieszkaniem Bożym jesteśmy. Efezjan 2 rozdział, wiersz 22, mieszkaniem Bożym jesteśmy. A więc mogę się... My już jesteśmy ubłogosławieni, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy Go wywyższamy. Ale pamiętaj, Kościół, zgromadzenie, takie jak to, jest mieszkaniem Pana. Pan tam jest. Pan tam jest. Ezechiel, kiedy patrzył w proroctwie i widział nową świątynię i nowe Jeruzalem, kończy swoje proroctwo i nazywa Boga Jahwe Szama. Pan tam jest. Pan tam jest. Dlatego możemy modlić się i oczekiwać, że On odpowie, że On będzie uzdrawiał nasze ciała, że On będzie podnosił nasze serca, że On będzie uzdrawiał nasze emocje, że On będzie nas błogosławił, bo Pan tam jest, w żywym swoim Kościele. On go ciągle podtrzymuje przy życiu i ożywia. Tak więc obecność Chrystusa. Paweł pisze w drugim liście do Koryntian 6:16-18, tak, zamieszkam w nich. I będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. On jest, on się przechadza. Kiedy Jan jest na wyspie Patmos i ma wizję, objawienie, ma objawienie Chrystusa, ma objawienie Kościoła. Wiecie, jak widzi Kościół? Pamiętacie? I widziałem 7 złotych świeczników. I widziałem tego, przed którym musiał upaść na twarz i leżał nieprzytomny, bo chwała Jezusa była tak potężna. I możemy dzisiaj się modlić, ty i ja, i kiedy przychodzimy do zgromadzenia, Panie, daj nam oglądać chwałę Twoją. Daj nam oglądać to, jakimi Ty jesteś. A więc kiedy jesteśmy Jego świątynią, jesteśmy Jego mieszkaniem i On przechadza się w swoim Kościele pośród swojego ludu i Kościół powinien, wtedy mamy tą świadomość, mamy to przekonanie w oparciu o Boże Słowo, Pan tutaj jest, a więc będziemy Go uwielbiać, będziemy Mu dziękować, będziemy podnosić ręce, aby Go chwalić. Będziemy otwierać usta i ogłaszać wielkie dzieła Boże. Ale też będziemy się korzyć przed Jego obliczem. Będziemy wołać o pomoc dla naszego życia, bo Pan tam mieszka. On tak nas nazywa, synowie i córki. Nie mój lud nazwał swoim ludem. Nie byłeś ludem Bożym. Nie było, jak Słowo Boże mówi, bez nadziei. Bez Boga na świecie. Ale od 2000 lat drzwi Królestwa Bożego otworzyły się w Chrystusie i Żyd i poganin mogą być Jego częścią i należeć do Niego. Więc jak patrzy na zbór,
który jest w tym pomniejszeniu odbiciem Kościoła Jezusa Chrystusa. Czy go tak widzę, jak on na niego patrzy? Pomimo różnych niedoskonałości, które są w każdym zborze, no bo tam są ciągle ludzie odkupieni, obmyci, ale ciągle wzrastający, uczący się, dojrzewający, potykający się, upadający. Ale Pan jest tym, który podnosi nas, abyśmy szli dalej, abyśmy biegli dalej. Dlatego, kiedy patrzy Jezus na Kościół, mówi, Kościół jest cenny w moich oczach. Jest tak cenny, że żadne złoto, srebro, diamenty całej ziemi są zbyt mało wartościowe, aby wycenić Kościół. On jest kupiony drogą świętą krwią Jezusa. Halleluja. Drogą świętą krwią Jezusa. Czy patrzysz na Kościół jako dar od Boga dla ciebie? Zgromadzenie jako dar od Boga? Braci i siostry jako dar od Boga? Cenny. Pomimo braków i niedostatków. Cenny. A on mówi, że on z tym Kościołem pracuje. On cały czas jest, jak mówi nam 5 rozdział listu do Efezjan, że on sobie ten Kościół dzień po dniu przysposabia, aby był bez zmazy i skazy czy czegoś w tym rodzaju. I możemy powiedzieć, dziękuję Ci Jezu, że pracujesz nad moim życiem, że robisz wszystko, aby mnie uświęcić, aby zmieniać mnie. Dlatego też, kiedy mówimy o uświęceniu, mówimy z tej strony, że On nas uświęca przez swoją obecność. Ale też On wzywa każdego z nas, żebyśmy temu uświęceniu się poddali i zapragnęli uczestniczyć w tym procesie. Dlatego jest napisane, zewlekajcie z siebie starego człowieka. Wszystko to, co Bogu, co wiemy, że należy do tego starego życia, zewlekajmy, a oblekajmy się w tego nowego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Cenny. Kiedy myślę o Kościele, myślę o tym niesamowitym Bożym potencjale, który jest w każdym Jego zgromadzeniu. Często Kościół sobie tego nie uświadamia. Jeśli Jezus jest tutaj, to jest przez Ducha Świętego obecny. Duch Święty jest obecny w Jego Kościele. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, Duch Święty przemawia w Kościele. Duch Święty obdarowuje Kościół. Duch Święty działa tak, jak chce. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi, w każdym. To jest niesamowite, że nie w jakiejś grupce w Kościele, ale Bóg patrzy na ciebie i na mnie, na każdego, na najmniejszy, czasami ten niewidoczny członek swojego Kościoła i Słowo Boże mówi, skoro w każdym Duch się przejawia, to znaczy, że w każdym. W każdym. Możemy tylko modlić się, powiedzieć, Boże, Panie, daj nam doświadczać coraz więcej z tej żywej obecności przejawów Twojego Świętego Ducha. Źle jest, jeżeli człowiek Boży, człowiek odrodzony zamyka się, boi się Ducha Świętego, Jego działania. Nie musimy się bać. Dlatego, że Duch Święty nigdy nie uczyni niczego niestosownego. Nie musimy się bać. W każdym różnie przejawia się. A więc to ciało, Kościół jest spojone, związane między sobą. I to jest zdumiewające. Każdy z nas. Nie tylko związani jesteśmy spojeni z sobą, ale każdy z nas, właściwie bez tego nie byłoby nas w Kościele, jesteśmy bezpośrednio związani z głową.
To nie jest tak, że ja przez kogoś dopiero jestem powiązany z Chrystusem. Żadnych pośredników. Ty i ja jesteśmy bezpośrednio, mamy relację z Chrystusem. Czerpiemy z Chrystusa. I to możemy udzielać, to co czerpiemy, możemy udzielać innym. Dlatego, kochani, nie bójmy się, nie wstydźmy się. Zachęcajmy siebie, odważmy się. W indywidualnych modlitwach, w społecznych modlitwach, podnoszeniu rąk, w dawaniu świadectwa tego, co doświadczamy i przeżywamy. Bo w każdym życiu, każdego z nas Duch Boży działa, chce działać, chce nas używać. I mamy, ty i ja, mamy społeczność z Jezusem Chrystusem. Skoro On tutaj jest, ja już nie będę dalej kontynuował. Przedłużyłem trochę w niedzielę, to dzisiaj skrócę. Ale świadomie to robię, bo chciałbym, żebyśmy się modlili. On tutaj jest, Pan mieszka w swoim kościele. I chciałbym, żebyśmy modlili się, skoro każdy odbiera od Pana błogosławieństwo, inspirację. I Twoja i moja modlitwa nie jest czymś błahym. Chyba, że gdzieś nasza relacja z tym krzewem winnym, nas jako latorośli, osłabła, to wtedy nie czujemy się komfortowo. Ale kiedy o nią dbamy, to możemy się modlić i możemy się błogosławić. Ale najważniejsze jest to, że to On jest tutaj i On może nam pomóc. I On może nas błogosławić, a nie tylko może, ale On chce nas błogosławić. Bo jesteśmy cenni, umiłowani w Jego oczach.